1 maja w Święto Pracy zamontowaliśmy neon, który przyjechał do nas z Łodzi, który przywiozła firma Capilar, będąca odpowiedzialna za realizację tego napisu. I od godziny 11 przez cały dzień bardzo dokładnie każdy z elementów, z modułów tego neonu był montowany na podkładach. Najpierw montowaliśmy litery PKP, następnie żmudna, długa, dokładna praca przy rekonstrukcji napisu Zakopane. Co ważne, nie wiedzieliśmy dokładnie, w zasadzie to musieliśmy się domyślać, jak wiele liter było umiejscowionych, czy poprzekręcanych, jak usytuowanych, gdyż dysponowaliśmy bardzo skąpym materiałem ikonograficznym, w zasadzie jednym zdjęciem oryginalnego neonu i krótkim filmem też już z niekompletnymi literami. Dlatego to wymagało czasu, by jak najwierniej ten napis oddać, odwzorować. W godzinach wieczornych udało się neon testowo zapalić. Neon zaświecił tak właśnie, jak powinien, w kolorze niebieskim i czerwonym. Napis Zakopane na czerwono, PKP na niebiesko. W tym momencie przygotowujemy się do uroczystego zapalenia tego neonu, co stanie się niebawem. Jeszcze czekamy na remont bramy, gdyż właśnie dzisiaj dowiedziałam się, że miasto już wszczęło postępowanie, by tą bramę wyremontować, by nowe deski na niej zaistniały, by odświeżyć, odmalować. Dlatego bardzo się z tego cieszymy, że neon będzie miał należytą oprawę, godną swojej nowej postaci. Bardzo się cieszę, że tyle osób włączyło się w odnowienie tego neonu. Ponad 130 osób wpłaciło w sumie na łączną kwotę ponad 10 tysięcy złotych. Dowodzi to temu, że estetyka Zakopanego nie jest obojętna mieszkańcom nie tylko samego Zakopanego, bo wpłacali ludzie z całej Polski. Myślę, że wszyscy ci ludzie teraz czekają, aż neon zaświeci i będzie tutaj wizytówką miasta i wszyscy będziemy o niego dbać.